Piątek 1 kwietnia, Karolina Kamińska, witam Państwa i zapraszam na Telefakty. Końca nie widać, czyli kolejka do kardiologa. Panie, na końcu tej kolejki, a za czym kolejka to stoi? Do lekarza kardiologa na zapisy. Na Janiku doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Wczoraj w miejscowości Jannik doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Droga została zablokowana, osoby poszkodowane przewiezione do szpitala. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Zderzenie dwóch samochodów osobowych marki Deulanos i Nissan Almera. Cztery osoby poszkodowane, dwóch mężczyzn, dwie kobiety. Wszystkie osoby zostały przetransportowane na obserwację do szpitala. Podjechanie na miejsce zdarzenia, wszystkie osoby były przytomne. Tak jak mówię, osoby zostały zabrane do szpitala, nie wiemy jaki dalszy będzie proces ich leczenia. Tutaj działania straży? Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu instalacji elektrycznej. W obydwu samochodach była instalacja gazowa, również instalacja gazowa została odłączona. Kilkaset osób oczekiwało w Ostrowcu Świętokrzyskim, aby zapisać się do poradni kardiologicznej. Kolejka zaczęła tworzyć się jeszcze w nocy. W poradni nie mają sobie nic do zarzucenia. Winę za całe zajście zrzucają zaś na system. Stoją po zdrowie w kolejce do kardiologa. Od 1 kwietnia w poradni kardiologicznej przy ulicy Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim ruszyły zapisy do lekarzy specjalistów. Pierwsze osoby w tej kolejce stanęły jeszcze w nocy. Ci, którzy przyszli później, są pełni obaw, czy uda im się jeszcze w tym roku dostać do lekarza. Panie, na końcu tej kolejki, a za czym kolejka to stoi? Do lekarza kardiologa na zapisy. Tak wymyślili. No. Wszyscy w jeden dzień, jakby nie można było wcześniej zrobić zapisu. Prywatnie nie ma pieniędzy, żeby się dostać, nie ma funduszu. No i emeryci stoją w kolejkach kilometrowych. No jakie mam wyjście? Mam iść prywatnie? Nie stać na to, żeby iść prywatnie. Niestety. Prywatnie. Jedyna opcja to stać w kolejce. No a jakie mamy wyjście? Pacjenci narzekają. Większość z nich ma poważne problemy ze zdrowiem. Stanie w tak długiej kolejce to dla wielu duży wysiłek. 25 lat przepracowane w służbie zdrowia i stoję, widzi pan. I na rentę poszłam, bo nie nadawałam się do pracy. A do kolejek się teraz nadaje. Że na nogi nie można chodzić, ręce, wszystko boli. A teraz trzeba stać, żeby się dostać do lekarza. W tym roku byłam dwa razy w szpitalu na kardiologii. No i teraz stoję i kręgosłup bolący i różne dolegliwości i stoi się w kolejce. No, to jest koszmar. Kardiolog Piotr Walasik, pracujący w poradni, nie ukrywa zażenowania zaistniałą sytuacją. Jego zdaniem problem leży w systemie służby zdrowia. Powodem jest zbyt mały kontrakt i zbyt mała liczba poradni kardiologicznych funkcjonujących w mieście i w powiecie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kontrakt jest zbyt mały, nie zapewnia dostępności do lekarza kardiologa mieszkańcom miasta i powiatu. W poradni deklarują, że wszyscy chętni do lekarza specjalisty zostaną zapisani. Problem w tym, że nie wiadomo kiedy z lekarzem będą mogli się zobaczyć. Tu znów dają o sobie znać przepisy. Kontrakt poradni jest podzielony w taki sposób przez fundusz, że 30% porad musimy zabezpieczyć dla pacjentów pierwszorazowych, którzy zgłaszają się po raz pierwszy ze skierowaniem od lekarza rodzinnego do poradni kardiologicznej. Pozostałe 70% możemy przeznaczyć na pacjentów, którzy zgłaszają się na kolejne wizyty. W związku z tym te 30% wizyt i czasu musimy zabezpieczyć dla pacjentów pierwszorazowych. Pacjenci, którzy po raz pierwszy zapisują się do kardiologa, wizyty mają ustalane na koniec czerwca. W przychodni nie są w stanie przewidzieć, ilu chorych uda im się przebadać w tym roku. Pozostali pacjenci w miarę dostępności czasu są rejestrowani na kolejne wizyty. Przeciętna wizyta trwa 20 minut. Chcąc dostać się do specjalisty w tym roku, trzeba więc zapisać się jak najwcześniej. Niestety, taki system najbardziej uderza w pacjentów. Dziś na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezydent miasta Jarosław Górczyński poinformował, że w tym roku nie wzrosną opłaty za wodę i ścieki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chciałbym na dzisiejszej konferencji powitać
kolegów reprezentujących Miejską Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacje, pan prezes Zdzisław Foremniak i pan dyrektor ekonomiczny Łukasz Madej. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym chcielibyśmy przekazać dobre wiadomości, i to nie jest żart prymoaprylisowy, a konkretna informacja. Po długich i takich bardzo merytorycznych, twardych negocjacjach uzgodniliśmy, że w tym roku w Ostrowcu Świętokrzyskim nie będzie żadnej podwyżki cen wody ani ścieków. Decyzją moją nie zgodziłem się na proponowaną podwyżkę 5%, którą zaproponował zarząd MWiK-u. Uważam, że znaleźliśmy i jest szansa na to, aby poszukać jeszcze pewnych oszczędności w ramach spółki, która jest stabilna, i stąd taka decyzja, by w tym roku nie podnosić cen za wodę i za ścieki. Wbrew oczekiwaniom ostrowczanie nie ruszyli szturmować Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Małym zainteresowaniem cieszyła się też dziś możliwość składania wniosków w szkołach. Mieszkańcy spokojnie i bez większych emocji przystąpili do składania wniosków w ramach programu 500+. W Ostrowcu Świętokrzyskim spokojnie i bez większych problemów przebiegał pierwszy dzień przyjmowania wniosków w ramach programu Rodzina 500+. Pani Agnieszka wie dobrze, na co przeznaczy pieniądze. Wniosek chce złożyć jak najszybciej i spokojnie oczekiwać na zasilenie konta. No, przydadzą się na pewno dla córki na dalsze kształcenie, bo widzę w niej potencjał, jest w pierwszej klasie, także chciałabym, żeby dalej się kształciła i te pieniądze włożę po prostu w edukację. Rodzice, zwłaszcza mamy, wiedzą najlepiej, na co przeznaczyć 500 zł. Dla wielu rodzin będzie to duże wsparcie. Przede wszystkim no to na takie rzeczy potrzebne dla dziecka, no nie? Bo to jednak to są duże koszty i wiadomo. A że my z mężem na razie nie mam żadnego dochodu ani nic, to zawsze się przyda, nie? Program Rodzina 500+ był bardzo oczekiwany. Najlepiej świadczy o tym fakt, że pierwsze wnioski drogą elektroniczną składano, gdy tylko pojawiła się taka możliwość. Pierwszy wniosek był złożony o godzinie 1:07. Elektronicznie oczywiście. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim spodziewano się długich kolejek. Mieszkańcy wbrew oczekiwaniom nie spieszą się ze złożeniem wniosku. To pozwala spokojnie pracować, choć zdarzają się incydenty. O godzinie 7 jeszcze nie było nikogo, ale zaraz po 7 pierwsze osoby się pojawiły. Idzie bardzo, bardzo sprawnie, poza niewielkimi wyjątkami, gdzie szczególnie w sytuacjach, kiedy w rodzinie są nieporozumienia, bo już mieliśmy dzisiaj taki przykład, że i ojciec dziecka chciał złożyć wniosek, i matka dziecka też chciała, a wiadomo, że rozpatrujemy wniosek, kto pierwszy z rodziców złoży. Ale to taki drobny incydent. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej liczą, że wiele wniosków złożonych zostanie drogą elektroniczną. Patrząc po ilości wydanych wniosków, a wydajemy już od 21, więc to jest już po 10 dni wydawania wniosków, i tych wniosków z naszych wyliczeń dopiero odebrano gdzieś koło połowy tego, co planujemy, więc myślę, że tutaj dużo jednak będzie złożone elektronicznie. Spokojnie przebiega też przyjmowanie wniosków w szkołach. W Zespole Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, największej szkole w mieście, łączącej oddziały zerowe, szkołę podstawową i gimnazjum, zainteresowanie programem jest niewielkie. Rodzice mogli pobierać wnioski w sekretariacie szkoły i rzeczywiście było bardzo duże zainteresowanie. Ponad 100 wniosków zostało wydanych, 150 nawet. Na dzień dzisiejszy mamy 5 wniosków złożonych. Ale to dopiero początek. Rodzice byli rzeczywiście zainteresowani tym, żeby załatwiać to na terenie szkoły, w sekretariacie. Wnioski w ramach programu Rodzina 500+ złożyć należy do końca czerwca. Czasu jest więc dużo. Spieszyć się z pewnością nie warto, ale nie ma też co czekać na ostatnią chwilę. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którego skład wchodzi Specjalna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy, dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Odpowiednio wyposażone sala oraz wykwalifikowana kadra nauczycielska wpływają na jak najlepsze warunki rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Do zespołu szkół specjalnych przy ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim mogą uczęszczać osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, a także z zespołami neurologicznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zespół szkół specjalnych dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. W skład zespołu wchodzą szkoły. Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy. Zapewniamy opiekę i naukę od 6 do 24 roku życia. W zespole funkcjonują również grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, w których uczniowie mogą przebywać do 25 roku życia. Zespół szkół specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim ma do zaoferowania szeroką gamę zajęć rewalidacyjnych. Stymulacja polisensoryczna, integracja sensoryczna, muzykoterapia, plastykoterapia, terapia watmowy, uspołecznianie, usprawnianie technik szkolnych, terapia manualna. W naszej szkole organizujemy szereg zajęć pozalekcyjnych, w których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania. Szkoła zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka. Możliwe jest to dzięki małej liczbie osób w danych grupach. Klasy w naszej szkole liczą od 6 do 8 uczniów, natomiast grupy rewalidacyjne od 2 do 4 wychowanków. Uczniom, których rodzice pracują, zapewniamy opiekę świetlicową w godzinach od 6.30 do 15.30. Dzięki odpowiednio wyposażonym salom i wykwalifikowanej kadrze uczniom oferowane są najlepsze warunki rozwoju. Przygotowujemy naszych uczniów, naszych wychowanków do w miarę samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym, w codziennym życiu. Mamy pięknie urządzoną pracownię gospodarstwa domowego. Przygotowujemy naszych uczniów do samodzielnego wykonywania prostych czynności, a to nie jest prostą sprawą dla naszych podopiecznych. Postępy w rozwoju dzieci, które uczęszczają do zespołu szkół specjalnych u każdego indywidualnie, w różnym czasie, ale zawsze są zauważalne. Rodzice zauważają te postępy dosyć szybko, nawet po 2 tygodniach, bo przychodzą do nas dzieci ze szkół masowych, czy po podstawówce, do gimnazjum, czy do szkoły przysposabiającej. Te dzieci są takie wyciszone, wycofane, wręcz zalęknione, a my pierwsze dni pobytu takich dzieci to organizujemy im tak, aby poczuły się w naszej szkole bezpieczne, żeby czuły się wartościowe. Bazujemy na mocnych stronach dziecka i u niektórych uczniów to już po 2 tygodniach widać postępy, że to dziecko nie już jest takie spięte, nie jest to taka szara myszka wycofująca się, tylko nabiera pewności siebie po pobycie w naszej szkole. Szczegółowe informacje na temat szkoły i działań w niej podejmowanych można znaleźć na stronie internetowej placówki bądź na profilu facebookowym. Uczniowie i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim mogą pochwalić się dużymi osiągnięciami w konkursach i olimpiadach biologiczno-chemicznych. Dlatego nie dziwi fakt, że właśnie tu zorganizowano konferencję o tej tematyce. Rola chemii w procesach biologicznych to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się dziś w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 imienia Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nasze liceum od wielu, wielu lat ma naprawdę znaczące sukcesy w nauczaniu biologii, chemii. Uczniowie, absolwenci już szkoły dostają się na prestiżowe uczelnie, medycynę, farmację, genetykę. Teraz będziemy mieć absolwentkę z genetyki akurat w tym roku. I uczniowie naprawdę chcą i umieją uczyć się biologii. Dzięki oczywiście nauczycielom, którzy potrafią ich poprowadzić. W programie konferencji znalazła się m.in. prezentacja pracy badawczej tegorocznego finalisty etapu centralnego Olimpiady Biologicznej Grzegorza Waliszczaka. Gościem specjalnym był absolwent popularnego Staszica, dziś doktor i wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Dzisiaj przyjechałem z przekazaniem troszeczkę wiedzy ogólnej na temat samoorganizacji układów biologicznych. Na przykładzie chloroplastów, które są moją tematyką badawczą. W grupie badawczej, której jestem członkiem, zajmujemy się fotosyntezą i w szczególności skupiamy się na
przedstawieniu, jak to wygląda w przestrzeni, żeby można było móc pokazać jakiś obrazek, który zilustruje pewien proces biologiczny, który dla człowieka bez wykształcenia biologicznego byłby trudniej zrozumiały. Szkoła od lat współpracuje z uczelnią. W ramach takiej współpracy uczniowie Staszica uczestniczą m.in. w Nocy Biologów organizowanej na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie nocy, czyli od godziny 16 aż do 24, prezentujemy odkrycia naukowe i staramy się zaznajomić uczniów z biologią, tak żeby poczuli się zachęceni i chcieli podjąć studia w kierunku nauk biologicznych. Konferencja połączona jest z organizowanym cyklicznie konkursem biologiczno-chemicznym skierowanym do gimnazjalistów z terenu powiatu ostrowieckiego. W tym roku udział w nim wzięło aż 14 drużyn. Zmagania mają formę teleturnieju 1 z 10. Od 3 lat jest wprowadzana taka formuła. W tym roku cieszy się szczególnym zainteresowaniem, ponieważ w konkursie brało udział aż 14 zespołów z różnych gimnazjów. Jak podkreślają organizatorzy, poziom konkursu był w tym roku wyjątkowo wysoki, a umiejętności gimnazjalistów znacznie wykraczały poza poziom programu nauczania. Tematyka konkursu jest związana z procesami biochemicznymi, czyli zachodzącymi w żywych organizmach i obejmują w związku z powyższym głównie człowieka, jeśli chodzi o biologię. Natomiast z chemii są to zagadnienia zawarte w podstawie programowej. Patronat nad konferencją naukową w Liceum nr 1 objął starosta ostrowiecki Zbigniew Duda. Tego typu wydarzenia, tego typu sukcesy, które tutaj znajdują podsumowanie, o których mówiła pani dyrektor, to jest, prawda, coś, co jest efektem znaczącym, czym można się i pochwalić, i szczycić, ale i też jest to wydarzenie, które pokazuje, że praca wykonywana czy na poziomie gimnazjum, bo mówimy tutaj o konkursie dla uczniów, czy na poziomie liceum, bo mówimy o dorobku już można powiedzieć znaczącym Grzegorza Waliszczaka, którego praca była tutaj prezentowana, a dzisiaj wiemy, bierze on udział w kolejnym etapie olimpiady, w której uczestniczy. To jest sukces, to jest wymierny sukces, wskaźnik, prawda, poziomu pracy naszych szkół. Wydarzenia takie jak to mają na celu popularyzację niełatwych przedmiotów, jakimi są biologia i chemia, i zachęcenie uczniów do dalszego kształcenia w tym kierunku. W Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu. Serwis informacyjny w poniedziałek o stałej porze. Proszę nas oglądać.